A więc kto kryje się za obławą na szanownego doktora Jerzego Jaśkowskiego i innych polskich bohaterów lekarzy, którzy pomimo niebezpiecznych i bestialskich konsekwencji na ich osoby, według etyki lekarskiej mówią prawdę na temat niebezpieczeństwa szczepień? Nie mam słów, aby adekwatnie określić swoje uszanowanie dla tych szlachetnych polskich lekarzy-bohaterów, których Big Pharma nie zdołała kupić, bo oni po prostu nie są na sprzedaż, bo prawda, Polska i Polacy nie są na sprzedaż. Niestety Polska ma też wielu judaszy, którzy pod pretekstem tworzenia biznesu niesamowicie wzbogacają siebie i swoje rodziny. Są to zwykli oportuniści, ludzie bez honoru i etyki, którzy są w stanie sprzedać wszystko i wszystkich dla osobistych zysków. Jak widzimy, już od lat 80. globaliści po cichutku zakładali swoje bazy w Polsce, które mając polskie nazwy, nie zwracały na siebie uwagi. Takie bazy jak na przykład Fundacja imienia Stefana Batorego, którą założył w Polsce George Soros, spełniała funkcję takiego konia trojańskiego, który ma globalizować Polskę od wewnątrz poprzez dominowanie polskich rządów sorowskimi samorządami, polską ekonomię, edukację i przemysł poprzez sorowskie NGOs, organizacje pozarządowe i polską suwerenność poprzez Sorosa ruch Civil Society. Widzimy też, jaką rolę w tym wszystkim spełnia Unia Europejska. Unia Europejska jest katalistą, który uruchomił mechanizm śpiącego, ale zawsze czuwającego konia trojańskiego, który rozpoczął swoją zaplanowaną działalność w momencie, gdy Polska dołączyła do Unii Europejskiej. Unia Europejska, jako ciało prawne, które ustala prawa i zasady przynależności krajów członkowskich, pod płaszczykiem współpracy pomiędzy krajami Europy zmusza wszystkie kraje członkowskie do podpisania traktatów, które zalegalizowują na polskiej ziemi działania obcych ciał, które są przeciwne polskości i które zabijają polskość w Polakach poprzez stosowanie kar na Polakach, którzy wykazują się polskim patriotyzmem. Globaliści już od lat budują swoje imperium na polskiej ziemi dla osobistych zysków, robiąc to stopniowo i strategicznie. Jak do tej pory ich największą przeszkodą w prywatyzowaniu Polski był polski nacjonalizm, głęboko zakorzeniony w miłości do Boga i ojczyzny. Ponieważ globaliści są zawzięci na naturalne bogactwa Polski i na potencjał w Polakach jako konsumenci ich zbędnych produktów, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ich intencje okupacji Polski są długotrwałe i szalenie destrukcyjne. Celem globalistów jest maksymalizowanie swojego zysku, a celem Polaków jest maksymalizowanie swojego zdrowia i suwerenności. Ponieważ powyższe cele wzajemnie wykluczają się, zadaniem globalistów jest strategiczne osłabienie Polaków po to, aby nas zdominować i narzucić nam przymusowo swoje cele. Wspierani przez niepolskie prawo, deklarację paryską, zatwierdzone przez niepolski rząd, Unię Europejską, dewastują Polskę poprzez prywatyzowanie wszystkiego po kolei, łącznie z suwerennością Polaków, ich zdrowiem, wolnością słowa i wolnością wyboru. A więc kto jest odpowiedzialny za zmuszanie Polaków do szczepienia swoich dzieci? Pamiętajmy o tym, że nie wszędzie szczepienia są przymusowe i nie wszędzie ludzie umierają na raka. Na przykład w Izraelu nie ma takich szczepień i nacjonaliści nie umierają na raka, a gdy zachorują na raka, to są uleczani metodą germańską. A więc rynek onkologiczny jest szalenie zyskowny w Europie i w innych krajach, ale jak widzimy, nie wszędzie dominuje. Ponieważ celem globalistów jest maksymalizowanie swoich zysków i utwierdzenie swojej obecności w każdym kraju świata, po to, aby ich zyski były sustainable, to znaczy ciągłe i permanentne, globaliści bez skrupułów stosują strategiczne narzędzia, aby stopniowo osiągnąć swoje cele. Dla globalistów przymusowe szczepienie ludzi nie jest uważane jako zbrodnia, biologiczna depopulacja i strategiczne obezwładnianie narodów, tylko effective and efficient business strategy,
Po prostu skuteczna i wydolna strategia biznesowa na maksymalizowanie zysków. Bezwzględne oblicze globalizacji nie jest żadną nowością, tylko po prostu od dekad ukrytym faktem. Ich okrucieństwa krzywdzą świat już od dziesiątek lat i dłużej. Europa i Polska przekonują się o prawdziwym obliczu globalistów dopiero po podpisaniu ich traktatów z istotą Unii Europejskiej. Pasożytnicza egzystencja globalistów nic nie tworzy, tylko prywatyzuje cudze rzeczy i pomysły. A to, co nie uda im się ukraść, to niszczą. Tak było w przypadku Nikola Tesly, urodzony w roku 1856 w Kroacji i który wyemigrował do Ameryki, gdzie jeden z ojców obecnego systemu bankierskiego, J.P. Morgan, oszukał go i okradł z jego wynalazku tylko dlatego, że Tesla i jego wynalazki nie były na sprzedaż. Ponieważ Tesla chciał dać światu daremną energię, nie pozwolono jemu. Dlatego oszukany, okradziony i złamany, ten największy geniusz w fizyce zmarł w nędzy w hotelu. Ten sam los spotkał słynnego, lecz ukrytego geniusza w medycynie Royal Raymond Rife, który przez swój wynalazek High Frequency Generator, pierwszy na świecie generator częstotliwości, poprzez opracowane przez siebie naukowo częstotliwości skutecznie uleczał ludzi z tak zwanych przypadków nowotworów nieuleczalnych. Ale w momencie, gdy nie zgodził się sprzedać swoich odkryć elitom medycznym, jego naukę skradziono, laboratorium spalono, a Rife zmarł w nędzy. A więc wszystko dla zysku paru rodzin globalistów, którzy blokują prawdziwy rozwój człowieczeństwa po to, aby im było dobrze i budują własne imperium kosztem wszystkich istot tego świata. Poznajmy teraz dwóch bardzo wpływowych aktorów globalnych, którzy bezpośrednio tworzą tą propagandę kłamstwa i którzy czerpią z niej kolosalne zyski, szczególnie z rynku szczepień. Trzymając się zwrotu follow the money, zobaczmy tak naprawdę, kto jest właścicielem wszystkich mediów głównego nurtu. Pomimo, że pan Rafał Andrzejewski założył operację Miracle Tribune, jak i inne na terenie Polski, uczynił to używając obcych pieniędzy, które przyszły wraz z konkretnymi zleceniami z góry. A więc kto jest tam na górze? Na stronie internetowej czasopisma dla lekarzy po dyplomie wydawnictwo Miracle Tribune Polska podaje informacje na swój temat, że należą do grupy niemieckiego wydawnictwa Süddeutscher Verlag. Niestety nie udzielają czytelnikowi ważniejszej informacji, że zarówno wydawnictwo Miracle Tribune Polska, jak i Süddeutscher Verlag Deutschland, jak i setki wydawnictw, magazynów, gazet, stacji radiowych, stron internetowych i wiele innych rzekomo niezależnych przekaźni informacji, wszystkie należą do jednej korporacji, która się nazywa The Business Wire. A więc Business Wire jest w 100% właścicielem wydawnictwa Miracle Tribune Polska, jak i Süddeutscher Verlag, który powstał z Süddeutsche Zeitung. Jak widzimy, korporacja Business Wire Incorporated, która ma na własność wszelkie media głównego nurtu w krajach łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Anglią i krajami członkowskimi Unii Europejskiej, sama jest własnością prywatnej korporacji, która nazywa się Berkshire Hathaway Incorporated. W Polsce Business Wire jest właścicielem wszystkich gazet głównego nurtu. Nie wymienię tutaj wszystkich, ponieważ jest ich ponad 100, ale między innymi są to Kurier, Angora, wszelkie dzienniki, Dziennik Polski, Wschodni, Zachodni, Echo Katolickie, Eurosystem, Gazeta Bankowa, Wyborcza, Kroniki, Tygodniki, Panorama, Przekrój, Nowość, Nowiny, Wirtualna Polska, Życie Warszawy i tym podobne. Włada też serwisami informacyjnymi, jak na przykład Interfax, Bloomberg, Reuters, Katolicka Agencja Informacyjna, Polska Agencja Prasowa, News.pl. Ma też swoje magazyny i czasopisma, jak na przykład Agencja Rynku Energii, Angora, Bauer Media Group, Biomeryko.pl, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,
Wentylacja, media regionalne, Medical Tribune, Medica, Publikator, standardy medyczne, prawa bankowego i informacji i dziesiątki innych czasopism. Jeżeli chodzi o telewizję, to Business Wire jest właścicielem kina Polsatu, telewizja WTK, TVN24, TVP i TVP Warszawa. Do radia zaliczają się Akademickie Radio Centrum, Euroset Radio, Polskie Radio dla Zagranicy, Radio Merkury, Radio Warszawa itd. Jeśli chodzi o internet, to Business Wire włada dziesiątkami stron polskich, między innymi Angora Publishing, Bauer Media, Biotechnology, Dziennik Internautów, Dziennik.pl, Inwestycje, Magazyny, NGO.pl, Polityka, Poland Access, Życie Warszawy, WP.pl, Yourfirma.pl. Business Wire ma też non-media przekaźnie i te ze środowiska finansowego, jak na przykład Banki.pl, Bankier.pl, Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacje i inne. Business Wire włada ogromną ilością takich przekaźnie informacji, w czym jednocześnie narzuca opinię publiczną w Polsce, jak i w wielu krajach na świecie, która to opinia wspiera globalny rozwój biznesów podwładnych korporacji Berkshire Hathaway Incorporated. A więc co to jest Berkshire Hathaway Incorporated? To jest prywatna kompania, a la holding company. Taka własnościowa siedziba 63 korporacji, która jest własnością pana Warrena Buffett. A czym się trudni? Praktycznie wszystkim. Korporacje pana Buffetta są obecne i bardzo wpływowe we wszystkich rynkach na świecie. Berkshire Hathaway Incorporated to imperium, które należy do drugiego najbogatszego człowieka świata, pana Warrena Buffett. Zarząd korporacji Berkshire składa się z pana Warrena Buffetta i pięciu innych bardzo wpływowych ludzi. Rada dyrektorów składa się z 12 osób, które reprezentują najbardziej wpływowe koncerny świata. Jest tam też najlepszy przyjaciel biznesowy pana Buffetta, William Gates III, znany jako Bill Gates z Microsoftu, oficjalnie najbogatszy człowiek na świecie. Kompanie pana Buffetta są bardzo wpływowe we wszystkich rynkach świata. Są to przedsiębiorstwa budowlane, jak na przykład Acme Brick Company, Benjamin Moore, Cavalier Homes, Clayton Homes, Forest River, International Metalworking Companies, Shaw Industries i inne. Są to producenci luksusowych produktów, jak na przykład Benbridge Jeweler, Borsheim's Fine Jewelry, Helzberg Diamonds i inne. Kompanie ubezpieczeniowe, finansowe, prawnicze, doradcze. Applied Underwriters, Geico, Kansas Bankers, Surety Company, National Indemnity Company, United States Liability Insurance Group, Westco Financial itd. Media też należą do pana Buffetta, Business Wire, The Buffalo News i inne. Lista się nie kończy. Kolej, energia, ubrania, logistyka, jedzenie, napoje, produkty domowe, meble, motocykle, samochody, elektronika, kompanie chemiczne i inne. To wszystko należy do pana Buffetta w 100%. Pan Buffett jest też częściowo właścicielem innych koncernów. Jego Notable Minor Holdings to na przykład korporacja American Airlines, której to ma 4,24%, American Express 16,29%, Apple 2,6%, Bank of America 6,6%, Bank of New York Mellon 1,97%, General Motors 3,25%, Goldman Sachs 2,73%, IBM 8,48%, Coca-Cola 9,20%, Kraft Heinz 26,69%, Mastercard 0,44%, Moody's 12,74% i wiele innych. A więc kim jest pan Warren Buffett? Buffett jest oficjalnie drugim najbogatszym człowiekiem na świecie. Ma 87 lat i urodził się w Omaha, Nebraska. Jest właścicielem, przewodniczącym i dyrektorem naczelnym swojej holding company Berkshire Hathaway Incorporated.
Pan Warren Buffett uważa się za dobrodzieja, filantrofistę, któremu miliardy tak same wpływają na konto. W rzeczywistości jest nieco inaczej, a więc pan Buffett nie jest dobrodziejem ani filantrofistą. Wszystko, co czyni, robi to przede wszystkim z myślą o zysku. Szczyci się tym, że darował 31 miliardów dolarów na cele charytatywne. W rzeczywistości zainwestował tą sumę nie na cele charytatywne i nie do instytucji charytatywnej, tylko do prywatnej fundacji swojego wtedy nowego partnera biznesowego Billa Gatesa. W roku 2006 Warren Buffett przeznaczył 30 miliardów dolarów na cel fundacji Bill and Melinda Gates Foundation, na cele rozbudowywania swoich korporacji chemicznych i farmaceutycznych, jak i innych sprzyjających rozwojowi rynku szczepionek. Już od roku 2004 pan Buffett zaczął inwestować w partnerstwa i zakupywać korporacje chemiczne. Jeżeli pan Buffett w coś inwestuje, to znaczy, że rynek ten będzie prosperował. Pan Buffett zawsze o to się postara. W roku 2004 zainwestował w Novion, producent przemysłowych chemikali, w roku 2008 w Dow Chemicals, następny gigant chemiczny, po czym następnych 13 firm do roku 2016. W roku 2003 pan Warren Buffett spotkał się po raz pierwszy z Billem Gatesem. Spotkanie miało trwać pół godziny, ale gdy panowie weszli na wspólny temat robienia pieniędzy, czas spotkania przedłużył się do 10 godzin. Ich spotkanie zaowocowało, skoro Bill Gates został zauroczony osobą pana Buffetta. Z nowej przyjaźni wynikło nowe przymierze zawarte między Buffettem i Gatesem. Powstał nowy światowy sojusz proszczepionkowy. W roku 2000 Bill Gates i jego żona Melinda założyli prywatną fundację, którą nazwali Bill and Melinda Gates Foundation. Hasłem ich fundacji jest zdanie, że każde życie ma tą samą wartość. Jesteśmy niecierpliwymi optymistami, którzy pracują, aby zmniejszyć nierówności. Majątek fundacji liczy około 37 miliardów dolarów. Również w roku 2000 poprzez swoją fundację Bill and Melinda Gates Foundation Gatesowie założyli prywatny bank i nazwali go Gavi, The Vaccine Alliance, gdzie Gavi to znaczy Global Alliance for Vaccines and Immunization, a więc założyli Światowy Sojusz Szczepionkowy i Immunizacyjny. Jak widzimy, najbogatszy człowiek świata założył prywatną fundację, która założyła prywatny bank, który jest wspierany przez jego prywatną fundację i do którego przynależą najbogatsi sojusznicy na świecie, po to, aby rozwijać i wzbogacać swoje przedsiębiorstwa na bardzo, bardzo zyskowym rynku immunizacyjnym.